Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Wracamy po trzydniowej przerwie, mam nadzieję, że kto chciał, ten wszystkie filmy nadrobił. I tak, dzisiaj jesteśmy na Wojowniku, dzisiaj sobie jest czwartek, więc połapiemy sobie troszkę tutaj petów. Jak sami widzicie, ja tutaj mam już pozabijane właśnie te czwartkowe pety, na które tak naprawdę robimy przejścia, czyli tutaj Laryś, tutaj Ptaś, to jest tak naprawdę dzisiaj tylko po to, aby go złapać i sobie klikniemy oko na odcinku i jutro je złapę. Wykijadło także mamy kliknięte. No tutaj w tym ogniu nam niestety jedzonek sporo brakowało, więc jeszcze tego czompa na setkę nie mamy, więc jeszcze tego smołkiego nie możemy, ale z klikania smołkiego pamiętamy, jak to było na S38, więc z tego klikania smołkiego także odcinek sobie zrobimy. Tylko po prostu ja tego czompa już dokarmię do setki na spokojnie. Skarabarę sobie złapę tutaj w sobotnią noc, czyli za dwa dni, i tego smołkiego będę klikał tam jakoś na dniach, więc po właśnie złapaniu tej skarabary, jak ten czom będzie na setce, także z tego sobie na pewno odcinek zrobimy. I oprócz tego, co tutaj chyba nic, zaraz do tej wody przejdziemy, bo w ogóle to też jest ciekawy temat, jeżeli chodzi o żółwia, o tego właśnie peta, którego można znaleźć w urodziny Shakesa, ale tak jak mówię, do tego za chwilkę przejdziemy. Na start, tak, ogłoszenia, można powiedzieć troszeczkę parafialne. Poczekajcie, tutaj sobie na początek weźmiemy, zmienimy już eku na awkę, bo będziemy te pety złapać, to jest w ogóle priorytet, chcieli złapać, jak i dzisiaj na odcinek, tu warte, nie wiem po co w sumie zrobiłem. Dobra, pasy sobie oczywiście sprzedamy, zostawiłem wczoraj, bo jakieś tam mi tornada popadały i akurat sobie zostawiłem te dwa pasy i akurat dzisiaj chcę je wiedźma, więc fajnie się złożyło. I tak, co my tutaj potrzebujemy? Step strapionych to chyba razy dwa, a nie, to jest trakt trendowatych, dobra, to nieważne. Mroczne bory, step strapionych, trakt trendowatych, dobra, czyli te trzy lokalizacje. I okej, ogłoszenia parafialne, tak jak zrobiłem w niedzielę bodajże wieczorem, kiedy był ostatni odcinek przed tą przerwą, można powiedzieć, zrobiłem sobie głosowanie, na którym was pytałem, o której chcecie odcinki. Zagłosowało tam prawie 1000 osób, więc no naprawdę dużo. I większość, 50% z głosów, tutaj wam się teraz powinna wyświetlić, jeżeli nie zapomnę, właśnie ta ankieta, 50% głosów chciało, aby odcinki się pojawiały o 16. Słusznie tam ktoś stwierdził, że jeżeli ktoś po prostu chce później, bo tam 16 to była najwcześniejsza godzina, reszta to tam była chyba jakaś na 18, jeszcze było sporo, ale to podejrzewam, że dlatego, że zawsze wrzucałem o 18 i tam właśnie dużo ludzi się do tego przyzwyczaiło. Także po prostu odcinki będę się starał wyrabiać na 16 i wrzucać o 16, a kto nie może sobie obejrzeć właśnie o godzinie 16, ten sobie obejrzy jakoś tam później wieczorem i tak dalej. Oprócz tego filmy będą się pojawiać co dwa dni, nie codziennie, dlatego że uznałem, że tymi filmami przez ostatni praktycznie miesiąc, poczekajcie, co tam było, step strapiony chyba, ale nie chcę tutaj zepsuć, więc sobie sprawdzimy, ok. Przez ten ostatni, można powiedzieć, miesiąc troszeczkę was tymi filmami zaspamowałem, zdaję sobie z tego sprawę i wiem też, że jeżeli tych filmów jest tak dużo i ktoś na przykład, nie wiem, nie obejrzy jednego, dwóch, bo akurat nie ma czasu, to potem już nie chce mu się oglądać kolejnych, bo ma takie, zresztą ja tak mam przynajmniej, że mam takie wrażenie, że tracę po prostu wątek, co tam się działo ciekawego i tak dalej, więc będę teraz filmy po prostu tak, jak były pierwotnie, czyli co dwa dni. Dwa dni to uważam, że nawet na jakiś dłuższy odcinek, jeżeli jako takowy wyjdzie, czyli tam załóżmy na przykład taki odcinek, który ma 40 minut, to przez te dwa dni każdy sobie na spokojnie go obejrzy i będzie mógł obejrzeć kolejny. Dobra, poczekajcie, bo ten step strapionych nam nie leci. 4 razy 4, no to nie, dobra, no to chyba to sobie weźmiemy, niech będzie. Step strapionych jest, nie ma, no niestety, te dwa pierwsze pety dosyć szybko nam poleciały, a tutaj jak sami widzicie, już to tak fajnie nie chce iść. No tutaj, no weźmiemy tą piątkę, niech będzie, ale i tak to szału nie ma. Mroczne bory to tragedia, no ta piątka nawet niezła, chociaż też mówię, no nie są takie super te misje, no ale okej, mam nadzieję, że nigdzie tam stepu strapionych nie pominąłem. Więc tak, więc to w sumie takie dwa, można powiedzieć, ogłoszenia parafialne, nazwijmy to. Poczekajcie, tutaj 2 miliony, no tą dziesiątkę, ale no nie, dobra, pustynia przesłoneczna. No tą siódemeczkę weźmiemy. Kurde, no nie chcę tutaj czasu tracić na to szukanie, a tu sami widzicie, że jak na złość akurat nie ma tego stepu. Okej, tutaj no i jeden pasek już poszedł. Dobra, lecimy dalej. Moczary mary. No ta siódemka taka dosyć spoko.
zmurszały las. No słabo by było, jakbyśmy nie dostali tego peta, bo i tak już tutaj niektórzy już tydzień temu w czwartek mieli te pupilki, właśnie te czwartkowe, nazwijmy to, na które się robi przejścia, tak jak mówiłem. A tutaj jakbyśmy my jeszcze nie dostali. Ale ciężko jest, przynajmniej raz się taka lokalizacja trafia w ciągu dnia, przeważnie, oczywiście zdarzają się, słyszałem o takich nowinkach, no tutaj ta misja jest słaba, może tą piątkę weźmiemy. O, jest step strapionych, dobra, bierzemy bez zastanowienia. Okej, warte możemy zrobić, bo na razie nie będziemy już tutaj nic szukać. Dobra, no jak sami wiecie, pety tutaj na tym koncie mieliśmy dosyć późno, bo mieliśmy tam przynajmniej dzień, albo nawet można powiedzieć dwa w sumie dni po tej topce. A jak sami tutaj widzicie, teraz jesteśmy na 17 pozycji, bo jeszcze dzisiaj nie robiliśmy walk. Aczkolwiek jak sami widzicie, no jesteśmy już tutaj dosyć wysoko w rankingu. Przeważnie ostatnie dni po walkach jestem właśnie na pozycji 10 w górę. Tak więc jest nieźle, można powiedzieć, że dosyć fajnie nadgoniliśmy. Dlatego, że bardzo tutaj mało osób wie, jak robić dobre przejścia na tych serwerach międzynarodowych. Wymyślają jakieś zupełnie inne pupile i tak dalej, co im się potem właśnie w PvP przekłada na to, że za wiele nie mogą zrobić. Tak więc, dobra, mam w ogóle walkę z Lilarysiem zapisaną, to wam też zaraz pokażę. Tu połapane, tutaj połapane, już możemy to zacząć karmić, no ten ogień to wiadomo jak to wygląda. Woda, właśnie, być może was zaciekawił tytuł, jeżeli chodzi o tą wodę. I tak, na niemieckim forum 27 maja bodajże został opublikowany taki wątek, w którym tam administracja właśnie tego forum i generalnie gry opisuje w najbliższym czasie, jakie będzie można pety złapać. No i jest właśnie tam opisany tutaj ten żółwio i jest napisane, tutaj wam powinien się teraz screen, to jest po niemiecku, no ale data wiadomo, każdy będzie wiedział, o co chodzi, że 17 pet w wodzie będzie można go złapać bodajże między 26 a 28 czerwca, co by wskazywało, że urodziny gry będą właśnie dopiero między 26 a 28, co jest ciekawe, bo jednak każdy się nastawiał, że tego Paladona na przykład na takim S38 nie złapie i każdy tam jakoś okrężną drogą próbował, a tu się okazuje, że jeszcze ten epicki event za właśnie tydzień on jest bodajże, że ten epicki event będzie normalnie, a dopiero za dwa tygodnie będą urodziny gry. Przynajmniej tak wynika z tego niemieckiego forum. Nie wiem, czy tak jest specjalnie, czy to jest jakiś błąd. Nigdy tak nie było. Zawsze było. Teraz zresztą tak fajnie wypada, że urodziny takie faktyczne gry są 22 czerwca i teraz się tak składało, że 19 czerwiec to był piątek, więc mogli zrobić właśnie te eventy urodzinowe od piątku, czyli od 19 do właśnie 22, czyli do poniedziałku. Więc to się fajnie składało i byłem święcie przekonany, że tak będzie, bo tak przeważnie jest, a tutaj nagle taka niespodzianka, że praktycznie prawie tydzień później właśnie po tych urodzinach ten event będzie. Na to wychodzi przynajmniej. Oczywiście to jeszcze nie jest oficjalne, no ale po tym co napisali tam, kiedy można tego żółwia złapać, no to należy tak wnioskować. Co do naszych petów, właśnie tutaj na W40 dosyć mocno nas to ratuje, dlatego że jak widzicie tą siedmiornicę mam dopiero na 67 poziomie. Żeby tego szlawęża zabić, to ja musiałbym gdzieś tak na przynajmniej 90 poziom tą siedmiornicę i mógłbym do urodzin nie zdążyć, albo musiałbym jakoś tam zraszować, no trenera mam 11 obecnie i te przejścia pierwsze robiłem także na 11, gdzieś tam musiałbym tego 12 albo nawet 13, no 13 może nie, ale tą 12 bym musiał jako tako w miarę szybko zraszować, aby właśnie tutaj tą siedmiornicą mi było łatwiej pokonać szlawęża, bo jednak siedmiornica to jest zwiadowca, żółwio to jest wojownik, więc tutaj jeżeli chodzi o to przejście, to nie ma problemu, bo właśnie te uniki zrobią robotę, no ale tutaj szlawęż to jest mag i już tutaj unikami nie oszukamy właśnie tego szlawęża. Co za tym idzie, będę tutaj, to by mi ratowało skórę tak naprawdę, no jednak gramy wojownikiem, woda to jest nasz żywioł, więc czekać rok na peta, którego pewnie tutaj wszyscy stopki złapią, byłoby dosyć słabe, tak więc no, jeżeli by tak faktycznie było, to nas to troszeczkę uratuje, ale a jeżeli będzie tak jak przewidywaliśmy, czyli tam 19-22, no to będę tutaj musiał, no karmień mam dosyć dużo w tej wodzie, więc na to nie narzekam, tylko będę tutaj musiał naprawdę no sporo na klikanie wydać grzybów, aby to jakoś przejść, żeby tego szlawęża pokonać, no i potem żółwio to już będzie tak naprawdę z górki. Dobra, może sobie machniemy walki. A, najpierw sobie w ogóle tą dzynką pokonamy to oko. No mamy trenera 11, oprócz tego mamy tutaj jeszcze gin tonika, którego generalnie się nie liczy, że on jest. W ogóle jest teraz fajny okres do przejść w petach, bo mamy pety jesienne, mamy pety znaczy wiosenne, mamy także letnie, więc jest to naprawdę spoko okres. No i to oko powinno
w miarę szybko paść. Nie pokazywałem wam tej walki na S38, bo tam jakoś w ten dzień nie mogłem nagrywać, czy coś tam, nie pamiętam, a chciałem to złapać właśnie w piątek, więc teraz wam pokażę. Wtedy mi na to poszło chyba z 80 grzybów, o ile dobrze pamiętam, natomiast wtedy miałem mniej petów, to też jest dosyć ważne, ale tam jednego mniej, trenera miałem tego samego, jeżeli dobrze pamiętam. No ale tutaj widzę, że w większości padało po 10-20 grzybach, a nam tutaj tak szybko paść nie chce. No ale dobra, i tak to, no i padł, no i super, możemy w sumie tą walkę sobie obejrzeć. Jutro sobie go złapiemy, bo jutro jest piątek. Dobra, lecimy tutaj. Jak widzicie, mam tutaj, no i lożki oczywiście też robiłem na tym wojowniku. Zaraz wam tutaj wszystko popokazuję. Chciałem się na tych petach skupić na początku. Lila Rysia, pokażę wam tą walkę. Nie, mogłem to nagrać na odcinku na przykład dzisiaj i dopiero wtedy połapać, ale strasznie mi szybko to popadało. Na Lila Rysia chyba 7 grzybów poszło, ile dobrze pamiętam. Nawyki jadło to tam z 5 grzybów i na ptasia tak samo z 5 grzybów, więc po prostu nie było sensu z tym czekać. Z okiem sobie poczekałem, no bo chciałem tego ptasia złapać, żeby, wiecie, jeszcze mieć większe szanse. No tutaj siorb tych uników narobił dosyć dużo. Do tego 11 trener i dosyć fajnie to siadło. Zobaczcie, jak te walki wyglądają. Tak naprawdę on tutaj chyba by nas miał na hita, ale no troszkę uników i siadło dosyć szybko. Dobra, i teraz wiecie co? To mi się tam oczywiście nie zapisało, ale nic więcej nie klikłem, więc powinno... nie kliknąłem, żeby się walka zapisała. Dobra, czekajcie jeszcze raz. Dobra, teraz zapisz walkę i powinno to środowisko dokładnie z okołałem nam się pokazać. No i cyk. Mamy krytyk zwykły, drugi krytyk zwykły, trzeci krytyk i tyle. Tak naprawdę trzy krytyki były potrzebne. On chyba z jednego nawet mógł zrobić, żeby to padło. No i oczywiście, tak jak mówię, no tych petów mam sporo, bo ile, poczekajcie, zaraz tutaj sprawdzimy. No tutaj mamy 5, 9, 10, 11, 12, no, a normalnie się liczy, że to przejście się robi przy 11 petach i właśnie 11 trenerze, a jeżeli 10 petów, to 12 trener, więc dosyć proste to było. Jutro sobie oczywiście złapiemy. No i dobra, robimy sobie walki. No tutaj już nam samych mocnych nam losuje na tym W40, więc dosyć ciężkie mamy te walki. No ale dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Spróbujemy sobie wodą. No i... O, a to ciekawe. Jakim cudem zębikowi... Co? Czy tam się coś... A, bo tu mi się i tak zapisało, dobra, to nieistotne, ale dobra. Jakim cudem? Crocs 4-5. Tu jest zębik 100. I siedmiornica 67 nie pokonała zębika? Przecież zębik to jest wojownik. Jeszcze jakie kryty? Nie, no to jest żart. I zobaczcie, oni karmią zębika, no to jest słabe przejście dla grzybiarzy, a to jest gość stopki, no i jak widać słabe przejścia i tak działają, no jak sami widzicie. Dobra, no lecimy dalej. Mamy tutaj tego. Tutaj nie wiadomo, czego się spodziewać tak naprawdę, nie oszukujmy się. Antoniako ma już 136 poziom, no więc z nim raczej przegramy. No ostatnie chyba 3 albo 4 dni robiliśmy 5-0, a teraz jak odcinek, no to zrobimy z 3-2, jak dobrze pójdzie. No nie, no ta woda mnie szczerze mówiąc załamała, ale okej. Dobra, no chyba i tak tutaj nie ma szans. Spróbujemy światłem, nie, może ziemią. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No on tutaj też w zębika, okej. No i tutaj już ponik tego zębika pokonał, a tam siedmiornica na 67 nie da rady. No i dobra, i mamy toperza, ale ten toperz dokładnie, przepraszam, dokładnie on powinien tutaj pęknąć, więc w ogóle co to są za przejścia? Antoniako, który już ma chyba 20 twierdzę na tym serwerze, on tutaj idzie w toperza, no nie wiem, dla mnie to jest, sami widzicie, że oni nie potrafią robić tych przejść, nie wiem na czym to polega. No tutaj ktoś siorba, ale 8-8. Dobra, pokonany. No i tutaj jego tym światłem powinniśmy zrobić dokładnie. Więc 4-1, no nie tak źle, widzicie. Gdyby nie ten pech z wodą, nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić, jak to się stało, że żeśmy przegrali. No to byśmy zrobili 5-0, ale widzicie, znowu po walkach do rankingu, do top 10 żeśmy sobie wbili. Więc tak to właśnie wygląda tak naprawdę codziennie. Więc jak na to, że te pupile mieliśmy dosyć późno, to jest ok. Tutaj tą rybę chyba już będę mógł sobie pokonać. Dokładnie, pokonaliśmy i dzięki temu wbiłem level, więc też jak najbardziej spoko. Tą rybę sobie w niedzielę musimy złapać. No tą wodę musimy tutaj dbać, każdy pet jest ważny, wszystko jest ważne, bo jednak
tego szlawęża, no tą siedmiornicą jak najszybciej musimy pokonać. Dobra, no chyba jeżeli chodzi o pupila to tyle, mamy już tu widzę prawie 15 minutę. I co? Pokażę wam jeszcze Wacława podwykonawcę pokonaliśmy jakoś tam w ciągu kilku ostatnich dni. Tego już raczej tutaj nie ruszymy, więc nie ma to szans najmniejszych, ale okej, tego Wacława sobie możemy obejrzeć, bo dosyć długo tu się z nim męczyliśmy. Dopiero po wymianie broni i kilku epików, bo mi w ogóle szukałem epika do kibla i mi poleciało bardzo dużo epików dla mnie, jakaś tam klata na punkty życia i tak dalej, jakaś broń w ogóle z fajną runką, którą mam do tej pory zresztą, więc no zobaczcie tutaj masa bloków, ale on też dużo blokuje, więc dopiero po takiej wymianie eku epickiego bez epickiego eventu, co ciekawe, tam chyba 3 albo 4 itemki, dopiero udało nam się go pokonać, no ale level nam dał, więc spoko, także zapisałem tą walkę właśnie dla was, bo to chyba taka jedna z ciekawszych. No tak jak mówię, no ja na tym wojowniku nie będę tutaj czekał na odcinki, tylko sobie będę robił te walki, w sensie te lochy klikał na co dzień, aby tutaj nie odstawać za bardzo. Mamy 11 milionów, tutaj możemy sobie w zasadzie do 2320, no i teraz lecimy stówkę, 100 podstawy w HP możemy dać, ok. No i dobra, jak to tu wygląda? Ten portal spróbujemy sobie docisnąć przy odrobinie szczęścia, by nam się udało. Ja tutaj oczywiście postać ogarnę później, bo jednak sporo... zobaczcie z jakim zapasem, a wczoraj mu ledwo 50% zabrałem. Ja tutaj tą postać sobie ogarnę samemu, bo jednak troszkę czasu na te pupile żeśmy stracili. Ale spoko, poczekajcie, może byśmy tutaj coś jeszcze poklikali. No mamy świątynię zimnej krwi 6/10, do piramidy jeszcze nam się nie odblokowało, ale popróbujemy. No tutaj jest mag, więc on wcale nie jest taki prosty. Poczekajcie, czy ja mam dobre EQ założone? Tak, mam dobre EQ. Nie mam golda, nie zostawiłem sobie, no to nieistotne. Dobra, no to lecimy, spróbujemy tutaj tego poklikać. Tam pamiętam jak robiłem sobie próby samemu, to co chwilę mu jakieś bliskie zostawały. No ale to jest jednak mag, to przeważnie właśnie magom tak się dzieje, że im te bliskie próby zostają, ale paść oni nie chcą. No ale zobaczymy, no widzicie, że już tutaj możemy odblokować kolejny loch, ale niestety tak jak mówię, ten klucz jeszcze nam nie leci. Ile tutaj na niego? No powiedzmy jeszcze do 1400. Nie będę go tutaj dłużej męczył na ten moment. No tutaj jest taki przestój, można powiedzieć teraz, zwłaszcza że jesteśmy wojownikiem, to jednak te lochy dosyć idą ciężko tak naprawdę. Więc no jest taki przestój, teraz będzie weekend expa, więc jakieś tam levelki pewnie wbijemy, także spoko. Od jutra zresztą, no tam 1 200 000. Więc sobie na pewno jakieś poziomy wbijemy, no a za tydzień będzie albo właśnie ten weekend urodzinowy, nazwijmy to, albo będzie po prostu epic, czy to by było, czy to tak naprawdę da nam fajnego boosta, pewnie się tutaj przebierzemy i sobie te lożki dalej będziemy cisnąć, bo jednak te itemki już nam dosyć dużo dają. Tak więc spoko. No i co, no nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, co kto w ogóle dotrwał do tego momentu. Zapomniałem powiedzieć na początku znowu, zawsze o tym zapominam. Tak więc byłoby miło na taki powrót tych odcineczków właśnie co 2 dni. Dobra, cyk. Niestety nam nie padł. Dobra, jakieś tutaj tornado może będziemy w stanie pocisnąć, jeszcze tak na siłę przepchnąć. Ale nie wiem, zobaczymy. Czy jakoś to pójdzie? No dobra, poszło, to był wojownik i teraz znowu wojownik kolejny poszedł, spoko. Tutaj co prawda expa jakoś dużo nie dostajemy, ale zawsze to jakieś kolejne do przodu. No i tu mamy wojownika znowu, 16800 prawie siły, więc on jest dosyć ciężkim przeciwnikiem. No mówię, no sami widzicie, że tutaj te lochy idą bardzo ciężko, więc nawet nie chce mi się zbytnio, no jeszcze ten przepchnięty. Nie ma tu zbytnio co klikać, teraz się na tych pupilach skupiłem. Co prawda no tam parę pupili złapaliśmy, więc zawsze tam jakieś statystyki nam doszły. No niestety tutaj, poczekajcie, co my tu mamy? To nawet 1 000 000 kosztuje ten hełm. Dobra, to sobie możemy rozmontować. Natomiast poczekajcie, to sprzedamy, to na razie zostawimy do wiedźmy, jakby co. Ten hełm na pewno będę chciał do wiedźmy zostawić, bo on jest jednak drogi. No i dobra, próbujemy tutaj dalej, tutaj jest on, znowu wojownik, już 17000 siły. No co chwilę niestety ci wojownicy, ale troszkę expa, nawet tutaj ten pasek levelowy z tego co widzę uzupełniliśmy dosyć fajnie. Więc to jak najbardziej spoko. Dobra, no ale chyba tutaj już tyle, coś nam tutaj się zacięło, przestaję klikać, bo wiem, że pewnie jak tutaj, no serwer nie odpowiada, no niestety, nie mówcie, że znowu są jakieś prace modernizacyjne, nie, chyba wydaje mi się, że nie, dobra,
Lecimy, a nawet mi w ogóle nie klikało, okej. Czyli jeszcze tutaj sobie troszeczkę tak do 1250 poklikamy tych grzybków. To tornadko, no jeżeli nie padnie, to jeszcze do strefy światła. Może jakąś wieżę pchniemy, bo tych wieży, te wieże jako tako tam padają. A jeżeli chcemy iść w oko i w Heraldona, no to jednak będzie trzeba tą wieżę jako tako w miarę szybko zamknąć. Dobra, tutaj już nie mamy nic do roboty, okej. Ja tą wieżę chyba wczoraj troszeczkę tutaj próbowałem kliknąć, chyba tam z jednego przeciwnika nawet pokonałem. Natomiast ten miś już tutaj, to jest co? To jest wojownik. Ten miś już tutaj niestety nam stawia opór. No ale okej, na niego też powiedzmy tak ze 100 grzybków. Tak tylko czysto orientacyjnie, jak tutaj te lochy wyglądają, chcę wam pokazać, żebyście widzieli, co się tutaj pozmieniało. Ponieważ, tak jak mówię, dzisiaj był taki odcinek, w którym się głównie skupialiśmy właśnie na tych petach, na tych przejściach. Jutro sobie łapę oko, zaczynam to oko karmić. No i tak naprawdę wszystkie przejścia są ok zrobione. Tylko tą wodę się będę musiał spinać, żeby tego żółwia sobie właśnie pokonać i go złapać na spokojnie. Okej, no jeszcze tutaj 30 prób. No zobaczcie, że to jest wojownik w teorii powinniśmy go machnąć, bo jednak ci mocniejsi wojownicy się tam później zaczynają po 90 poziomie. Ale tutaj no jesteśmy wojownikiem też, no to mówię, no te lochy nie idą tak fajnie, już się tu odzwyczaiłem, bo przeważnie wiecie, takim łowcom trochę się poklika i to jednak pada mimo wszystko. A tutaj jednak nie jest to takie proste wcale, okej. No 2 miliony na koniec, ale dobra, nie ma co tak szarżować, bo jednak no jak nie pada, to nie pada. I mamy króla. Król to jest mag. I czy ten mag nam padnie? Padł, spoko. Dostaliśmy jakieś rękawice dosyć tanie. Znaczy, no nie takie tanie, ale do rozmontowania będą. Ostatnio tutaj na wszystkich kontach mam coś mało rzeczy do rozmontowania właśnie. Mamy co? Smoluma. Smolum to jest zwiadowca. No i czy ten zwiadowca by nam padł? No to oczywiście, tak jak mówię, no za wiele expa nie dają. Te hemoridory i inne wytwory. Tych nowych lochów, no ale jednak skoro by miało paść i być może jakiś epik dać, bo w sumie jeszcze dzisiaj chyba epika nie wrzucaliśmy do kibla, więc przydałby się jakiś epik. No ale tutaj jak sami widzicie, no ten Smolum tak 5 milionów mu tam zostaje od czasu do czasu, ale chyba on nie jest wart klikania takiego większego. Tak więc go sobie, no dobra, jeszcze do tych 1050 powiedzmy, jak nie padnie, to go sobie oczywiście olejemy. 1050, dobra. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Góra Olimp to są syreny. No już tym syrenom troszkę schodzimy, ale jeszcze za wcześnie chyba na nie, więc olejemy je. Kolejny, no tutaj mamy ten kapelusz. O, tam 17 milionów zostało. Więc no już taki powoli się zbliżamy, żeby go pokonać, ale chyba też jeszcze jest za wcześnie. Z tego co tutaj widzę. Tak więc okej, no olejemy go tak samo. Ktoś mi w ogóle pisał, że bardzo często olewam przeciwników, no i fakt, teraz się na tym łapę, że dosyć dużo tych lochów niestety olewam, stety bądź niestety. No mamy Heimdala. Heimdall to jest wojownik i z tego co widzę, on powinien paść i dał nam epik, który jest dosyć słaby, bo na wszystkie cechy, ale będzie do kibla, więc oczywiście od razu za pamięci go sobie tutaj wrzucimy. Poczekajcie, czy ja muszę to zobaczyć podczas montażu, czy ja już miałem coś dzisiaj wrzuconego? Wydaje mi się, że nie, chyba nie, bo nie wrzucałem nic dzisiaj po północy, nawet tu nie wchodziłem, dopiero teraz jest rano i teraz wszedłem na konto, po północy nic nie robiłem, więc mam nadzieję, że nie zmarnowałem epika. Tak mi się wydawało, że ten kibel był, tutaj właśnie była ta poświata, że już niby było coś wrzucone, ale dobra, nieważne, jest troszeczkę wcześniej jeszcze, więc mogłem nie zauważyć i okej, mamy Walkirię, no Walkiria nie padnie już. Już to jest znowu mocniejszy. 13 piętro, no Motus pod bijakiem. Tutaj tak jak mówię, no ci ostatni wojownicy to jest bardzo duża przepaść między jednym a drugim. Tak więc jak ledwo pokonaliśmy 8, no to tego 9 nie ruszymy. No i dobra, i mamy Esteros. Esteros to jest ruda ślamazarnica, to jest mag 24 tysiące inteligencji, więc także go nie ruszymy, okej. I co? I chyba tyle. Mamy tutaj w sumie na ulepszenie Kunegundy. Później sobie oczywiście całą resztę tutaj poogarniam, jeżeli chodzi o to konto. I tak, no te pupile jestem zadowolony, zrobiliśmy w sumie to co chcieliśmy. Walkę wam pokazałem, tych już sobie zaczynamy karmić, bo widzicie tutaj mi trochę jedzonek się niestety odłożyło, bo jednak musiałem czekać praktycznie tydzień z pokonaniem. Nie, w sumie kiedy ja ich pokonałem, chyba...
chyba w poniedziałek dobiłem sobie do setki te wszystkie pupile i tutaj poklikałem. No i tego czompa, no niestety tutaj z ogniem mieliśmy problemy, zresztą widzicie, ogień mamy najsłabszy, więc tego czompa muszę tutaj dokarmić sobie do tej setki, w międzyczasie skarabarę kliknąć. No to skarabara chyba nie padnie. Z nią tutaj jest często dużo problemów. Ja zazwyczaj czekam, żeby mieć tego czompa na setkę i dopiero ją klikać. Bo sami widzicie, że to wcale nie jest takie proste. Natomiast no zobaczymy, jakiego będziemy, co jest dzisiaj. Dzisiaj jest czwartek, więc no jak my tutaj do soboty, jeżeli chodzi o jedzonka, być może nie będziemy jego na setce. No ona tutaj nawet teraz by padła pewnie, to jest kwestia uników, ale mówię, no lepiej, żeby nie marnować grzybów, to troszeczkę jeszcze podkarmić tego czompa, żeby miał lepsze statystyki. Okej, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, możecie napisać w komentarzu Lilaryś na przykład. Przypnę wam oczywiście serduszko. Wbijajcie na Discorda dla widzów, tam są wszelkie informacje. Jak robiłem ankietę, to tam wam ją linkowałem, o filmach, o jakichś tam przerwach ewentualnych i tak dalej. Tam są właśnie informacje, więc wbijajcie, zostawiajcie, tak jak mówię, komentarz, kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, co najważniejsze. I tyle, dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.